Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. 72 jest liczbą symboliczną, nawiązującą do innego wydarzenia biblijnego z Księgi Wyjścia. Kiedy to na pustyni Bóg udzielił swego ducha 72 osobom spośród ludu Izraela, aby byli pomocnikami Mojżesza w jego misji. W tej liczbie wyraża się Boże pragnienie, aby wszyscy ludzie byli prorokami Boga, aby wszyscy przemawiali Jego słowami. Jezus wybiera i posyła 72 uczniów, aby głosili Jego naukę, a nie swoją własną. Aby dokonywali cudów, nie we własnym imieniu, ale w imieniu Jezusa. Jego pragnieniem jest przekazanie tego ducha wszystkim ludziom. Otrzymujemy Ducha Świętego w sakramentach świętych, chrztu i bierzmowania. Wtedy też zostaliśmy posłani, aby być świadkami Chrystusa. Czy wywiązujemy się z tego zadania? Czy świadczymy o Chrystusie swoim życiem? Czy ustami głosimy Jego naukę? Jako uczniowie Jezusa nie możemy być bierni. Musimy wstać z wygodnej kanapy i ruszyć w świat. Jest nas lęk, co sobie pomyślą inni, jak zareagują, jak mnie przyjmą. Ale lęk ten nie pochodzi od Boga, ale od złego. Nie jest ważne, co sobie inni pomyślą, ale jak moje życie oceni Bóg. Czy jeśli będę nieposłuszny Bożemu wezwaniu do ewangelizacji, moje imię zostanie zapisane w Księdze Życia? Jeśli chcę otrzymać nagrodę życia wiecznego, to muszę wstać i ruszyć w drogę. Porzucić komfortowe życie, a przyjąć niewygody podróży. Usunąć z ust własne słowa, a włożyć tam Słowo Boże. Wypełniając wolę Bożą, odnajdujemy wieczne szczęście. Nie szukając jej, stracimy wszystko.